Pyszne, jakie wspaniałe, zaniosę kilka świętemu Mikołajowi, aby posilił się przed wylotem. Mikołaju! Mikołaju! Właśnie robię ostatnie poprawki w planie mojej kolejnej podróży. Mam tu dla ciebie coś na ząb. O, a to ciekawe. A co to jest? Proszę, Mikołaju, oto czekoladowe pierniczki. Czekoladowe pierniczki to moje ulubione. Jakie dobre, prawdziwe delicje. A, pychotka. Mogę prosić o jeszcze jeden pierniczek? Ho, ho, ho. Krępuj się, Mikołaju. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden pierniczek? Może jeszcze jeden? Jeszcze jeden. Ho, ho, ho. Jeszcze jeden? Mikołaju, przygotowałem dla ciebie cały wielki koszyk czekoladowych pierniczków. Jest ile koszyk. Pyszne. Ale mi urósł brzuszek. Coś mi się wydaje, że zjadłem za dużo tych czekoladowych pierniczków. Lejce są, sanie są, renifery nakarmione są, a święty Mikołaj? Jest. Prezenty dla dzieci na całym świecie? Są. No to ruszajcie. Ho, ho! Pierwszy przystanek, Finlandia. Schodzę szybko w dół. Najpierw dwie miłe dziewczynki, które były bardzo grzeczne. A to co? Czyżby ten kamień się skurczył? Ja się nie mieszczę. Wciągnę brzuch i na pewno dam radę. Utknąłem na dobre. Ani w jedną, ani w drugą stronę. Rudolfie! Pomóż mi, bardzo cię proszę. Wyciągnij mnie z tego komina. Na trzy. Raz. Dwa. Nie tak szybko. Ciągnij brzuszek. Jestem mocniej, ciągnij brzuszek. Udało się. Ale spadliśmy w wielkie kłopoty. To wszystko moja wina. Zjadłem
dziś za dużo słodyczy, bez umiaru. Co ja teraz zrobię? Oj, 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 oj. Ale święty Mikołaju, co się stało? Drogi elfie, nie mieszczę się do żadnego komina. Zjadłem za dużo czekoladowych pierniczków od bałwanka. A właściwie to, muszę się przyznać, zjadłem je wszystkie. Oj, oj, oj. Co ja teraz zrobię? Następnym razem zjem tylko jedno ciasteczko. No, może najwyżej dwa. Ale teraz muszę wymyślić sposób, aby wnieść prezenty przez komin. Na całym świecie dzieci czekają na prezenty na Boże Narodzenie. Mam! Chyba mógłbym rzucać prezenty do kominów z moich sań. No ale to skomplikowane i wymaga ćwiczeń. Nie mamy na to czasu. A może mógłbym opuszczać prezenty przez komin na wędce? No ale jakbyś je zdejmował z haczyka? A właśnie, jakbym je zdejmował z haczyka? A może wchodziłbym do domów przez drzwi? Przez drzwi? No przecież zawsze w nocy są zamknięte. A poza tym, no jak to przez drzwi? No a tradycja? A właśnie, tradycja to rzecz święta, jak święty Mikołaj. Wygląda na to, że nic nie wymyślę. To będą pierwsze święta bez prezentów. Święty Mikołaj, nie wolno tracić nadziei. To świetny pomysł. Naprzód, renifery! Elfie, szkoda czasu. Sanie świętego Mikołaja pędziły po niebie z zawrotną prędkością. Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Antarktyda, Azja, Afryka, Australia i Europa. Dzwoneczków głos, ślew krał krzyczenia. Jak koderka leży miękki śnieg. Jutro los, wszystkie spełni nam życzenia. Czy służycie sań radosny bieg? Jak cudownie zostać Mikołajem. I prezenty wszystkim ludziom nieść. Jak cudownie starym obyczajem. O radosnych świętach głosić wieść. Ho, 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 magiczna noc. Dla wszystkich mamy dziś prezenty. Ho, 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 prezentów moc. A dla nas dzisiaj sam Mikołaj święty. Z krainy snu i śniegu wiecznie. Ktoś wyjdzie nam prezentów piękną stąd. Znajdziesz wszystkie pośród słów serdecznych. Niech płynie z nami twój radosny głos. Ho, 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 najbliższa noc. Dla wszystkich mamy dziś prezenty. Ho, 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 prezentów moc. A dla nas dzisiaj sam Mikołaj święty. Ho, 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 najbliższa noc. Dla wszystkich mamy dziś prezenty. Ho, 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 prezentów nas. A to dla ciebie, święty Mikołaju. Na szczęście. O, dziękuję, elfie. Przyda mi się. Uff, to była pracowita moc. Udało się rozwieść prawie wszystkie
paczki. Dzięki tobie, Elfie. Nie ma sprawy. Nauczyłem się dzisiaj, że najlepiej jest dawać. I o tym zawsze trzeba pamiętać. Ho, ho! A ja nauczyłem się dzisiaj, że nie wolno tracić nadziei. Przepraszam, a może poczęstujecie się czekoladowymi pierniczkami? Mam tu jeszcze cały koszyczek, bardzo robię, miam, miam, miam. Jeszcze cieplutkie, dopiero co upiekłem. Nie, dziękuję, bałwanku. Nie powinienem jeść słodyczy, ho, ho. Ja też dziękuję, bałwanku. Ze słodyczami powinniśmy wszyscy uważać i nie jeść ich w nadmiarze. I to koniec opowieści. To była historia, która przydarzyła się nam nie tak dawno, bo 350 lat temu i wcale nie tak daleko, bo to było w Pekinie. Słuchajcie, no to może najwyższy czas, żebyśmy spróbowali zrobić coś, żeby pojawiły się prezenty, prawda? Coś słodkiego można by przekąsić, ale... w umiarze, z umiarem, żeby, wiecie, do komina się zmieścić potem. Czy wszyscy napisali listę do Świętego Mikołaja? A może ktoś zapomniał? Jedni mówią tak, drudzy nie. Ho, ho, dobrze. W takim razie wyjątkowo dzisiaj zrobimy następującą rzecz. Przez najbliższych 5 minut będzie jeszcze czynna poczta Świętego, ho, 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 Mikołaja. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś niespełnione marzenia, to jeśli teraz zamkniecie oczy i wyobrazicie sobie, co byście chcieli, to postaramy się zrobić tak, by w przyszłym roku was to spotkało. To nie musi być jakaś zabawka, to nie musi być jakiś przedmiot, to może być na przykład takie życzenie, żeby tatuś miał więcej czasu dla mnie, albo żeby mama była bardziej wesoła, albo co tylko byście chcieli. Mam nadzieję, że wasze listy magicznie pojawią się w tej oto złotej skrzynce pocztowej. Uwaga, na 3-4 zamykamy oczy i marzymy sobie, co tylko chcecie. 3, 4, 5. Wymarzcie sobie, co byście chcieli, żeby się zdarzyło w przyszłym roku. Już! Sprawdźmy, co my tutaj mamy. Sprawdźmy, co my tu mamy. Pojawiły się jakieś listy. Wszystkiego najlepszego dla Świętego Mikołaja. To bardzo miłe. Bardzo miłe. Dziękuję bardzo, ale mieliście myśleć o... No dobrze, możecie też myśleć życzenia dla Świętego Mikołaja. O, tu jest więcej. Drogi Mikołaj, Zuzian przychodzi. To bardzo osobiste, nie mogę się czytać. Zuziu, mam nadzieję, że się spełni. No dobrze, słuchajcie. To był ostatni moment na ostatnie życzenia. Czas wyczarować słodkości. Jesteście gotowi? Nauczę was teraz zaklęcia, dzięki któremu pojawią się wszystkie rzeczy specjalnie dla nas. Uwaga, powtarzajcie za mną. Czary Mary. Złote kury. Piesek biały. Kotek bury. Już prezenty lecą z chmury. Co lecą? Nic nie leci? To rzeczywiście słabo na poszło. Słuchajcie, bo... Ho, ho, ho! To musi być mikołajowe zawołanie, a nie jakieś takie nie wiadomo jakie.
Głośno, mocno. Macie krzyczeć. Po prostu dzieci chyba umieją krzyczeć. A i dorośli zdarzało mi się, że słyszałem. Głośno, uwaga. Czary, mary. Dobrze. Złote kury. Piesek biały. Kotek bury. Już prezenty. Lecą z chmury. Poczekajcie. I co? Nie lecą? No rzeczywiście słabo. Okej. Okay. Ho, ho, ho. Wiem o co chodzi. Przesadziłem z tym krzyczeniem. Tu nie macie krzyczeć. Nie krzyczcie. Macie się drzeć. Po prostu takie darcie, że taka energia, że chmura się otwiera i sypią się cukierki. Takie darcie, jak zwykle wam nie wolno, a dzisiaj trzeba. Gotowi? Nie słyszę was. Gotowi? No to uwaga. Czary mary. Złote kury. Piesek biały. Kotek bury. I już prezenty lecą z góry. No tak, wiedziałem, to przez niego. Słuchajcie, to on buchnął prezenty. Nie no, tego jest za wiele. Ja dzwonię na policję. Halo? Czy to policja w Nowym Dworze Mazowieckim? Proszę przyjechać na scenę tutaj, koło choinki. Co się stało? No, diabeł ukradł prezenty. Jak ktoś to mówi? No święty Mikołaj. Co piłem? Herbatkę piłem z cytrynką. Halo? Rozłączyli się. Słuchajcie, przegonimy go razem. A Krysz, Maro wściekła. A Krysz, idź do piekła. A Krysz. A Krysz. A Krysz. Ho, ho, ho. No. Dziękuję wam, no. Gdyby nie wy, pałętałby się nam po scenie jeszcze dość długo. A ja tam widzę, że prezenty stoją tu cały czas. Wcale nie musiały spadać, bo dzięki wam... Halo? A nie, nie. Czy widzieliście może moją komórkę?
Reniferku, gdzieś położyłem telefon komórkowy, mógłbyś mi podać? Gdzieś tutaj był. Właśnie. Tak. Już. Halo? Przy telefonie? Czekają? Dzieci? Gdzie? W Nowym Jorku? A rzeczywiście, trochę się zasiedziałem. Wiecie, ja jestem też z domem, ale dworze mazowieckim. I to tu jest tak fajnie, że najchętniej to bym tu został. Nie, już jadę, już niech nie czekają. Oczywiście jadę, już się żegnam i jadę. Do zobaczenia, będę za 3 sekundy. Okej, dobra. No, cześć. Ho. Słuchajcie, jadę do innego nowego. Do zobaczenia. Dziękuję wam bardzo za waszą obecność i takie fajne uczestnictwo w naszej imprezie. Ho! Do zobaczenia za rok! Bardzo dziękujemy Świętym Mikołaju za wspaniały występ i za to, że przybyłeś do nas.